Muszę przyznać, że z pewnym zdziwieniem i takim lekkim rozczarowaniem przyjąłem nazwisko nowego trenera Wisły Kraków. Spodziewałem się kogoś zupełnie innego, kogoś bardziej doświadczonego, innego typu szkoleniowca. Szkoleniowca zamordysty w typie Dana Petrescu z jakimś mocnym nazwiskiem, bo też przecież takie nazwiska kursowały na giełdzie. Miał być Diego Simeone, Argentyńczyk, Henry Clarkson. Tak, akurat w te dwie kandydatury wierzyłem najmniej, ale Manolo Jimenez, były trener Sewilli, właściwie można powiedzieć dwukrotny mistrz Hiszpanii, bo Sewilla dwa razy pod jego wodzą zajęła trzecie miejsce, a umówmy się, tam jest Barcelona i Real są poza konkurencją, więc żartem można to tak określić. No taki znany z charyzmy szkoleniowiec, podobnie Abel Resino. Tymczasem dostajemy, właściwie Wisła dostaje Roberta Mascanta, byłego szkoleniowca z Bredy. No, oczywiście po owocach go poznamy. Już sam fakt, że polski klub sięga po trenera nie bezrobotnego, tylko ktoś porzuca swój dotychczasowy klub, bo woli pracować w Wiśle, to z jednej strony jest pozytywne i robi wrażenie. Z drugiej strony, no, Breda, umówmy się, pod wodzą tego holenderskiego szkoleniowca 8., 10. miejsce, duże kłopoty finansowe, zalega z płatnościami, więc rozumiem, że bez żalu Mascant zostawił Bredę. Nie jest to tak, że i przede wszystkim jest to trener z takiej europejskiej trzeciej ligi. Oczywiście nasi szkoleniowcy i nasza liga to jest taka trochę okręgówka, więc to już i tak jest na pewno lepiej. Natomiast czy ten trenerski duet z dyrektorem sportowym Stanem Walksem uzdrowi Wisłę? To mam trochę wątpliwości, bo to jest taki duet na lata. Ich długofalowa współpraca mogłaby przynieść Wiśle jakieś owoce, a tutaj jest już 8 nowych zawodników, są piłkarze tacy, jacy są, już nikogo nowego dokupić się nie da, nie ma co rozpuszczać wici po Europie, sprowadzać znanych sobie świetnych piłkarzy, na to będzie czas pewnie dopiero w przyszłym sezonie. Poza tym wydaje mi się, że w Wiśle bardziej, tak jak mówiłem, przydałby się trener zamordysta. No, popatrzmy na ławkę rezerwowych w tym ostatnim ligowym wygranym meczu z Widzewem. Tam był i obaj bracia Broszkowie, i Łukasz Garguła, i Rafał Boguski. No, to są piłkarze, którzy potrzebują mocnej ręki. Bracia Broszkowie trochę już zblazowani tymi wszystkimi sukcesami, wielokrotnymi tytułami mistrza Polski. Tam jest taki ktoś, kto ich porwie do walki potrzebne. A tu raczej taki trener kumpel, młody, 41 lat, no, doświadczenie bardzo mizerne. Ja sobie nawet wypisałem na karteczce, no, kluby, w których dotąd pracował, nie powalają. Rosendal, Go Ahead Eagles, znowu Rosendal, Willem II Tilburg, Rosendal, Maastricht, wreszcie Breda, z którą zajął 8., 10. miejsce. Nie ograny w europejskich pucharach, więc nie możemy tu mówić o żadnym doświadczeniu, które pomogłoby w awansie do Ligi Mistrzów. Wręcz jedyny raz, kiedy Mascant mógł awansować do Ligi Europejskiej, to przegrał z Villarreal w sumie w meczu 2-9. No, nawet jak, zwłaszcza jak na klub z Ligi Holenderskiej, to jednak sporo, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak mu pójdzie. No, ja się spodziewałem kogoś zupełnie innego formatu trenera, ale zobaczymy.